zapraszam na spotkanie z naszym pierwszym gościem, a naszym pierwszym gościem jest Robert Biedroń. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Czy odetchnął pan z ulgą już, że ustaliliśmy, że rząd już wynegocjował między samymi sobą, jaki kolor ma polska flaga i teraz już wszystko będzie proste i łatwe? Myślę, że ten rząd chciałby decydować także, jaki kolor koszulki pan założy dzisiaj do programu. Coraz bardziej ingeruje w życie Polek i Polaków, a bardziej dzisiaj oczywiście Polek, decydując już o tym, o życiu, o zdrowiu, o tym, jakie decyzje ma podejmować dorosły człowiek w naszym kraju. To bardzo niebezpieczne, ale to prawda, brzmi absurdalnie, ale niestety dzieje się w 2020 roku w sercu Europy. A już tak troszkę poważniej na temat wydarzeń ostatnich dni, tego co się w Polsce w bardzo wielu miastach dzieje, bo to nie chodzi tylko o duże miasta, ale też o małe miejscowości. Czy to jest coś, co pana zdaniem będziemy kiedyś w przyszłości patrzeć jako punkt zwrotny w debacie publicznej, nie tylko na temat dostępu do aborcji, ale w ogóle na temat tego, czym jest prawo obywatelskie i co Polakom wolno, a czego nie wolno? Myślę, że Polki, szczególnie Polki, trochę też Polacy zauważyli, że z tym krajem coś naprawdę jest nie tak. I chyba rację ma Olga Tokarczuk, parafrazując jej słowa. I ta wściekłość, ta złość na całą chyba klasę polityczną, ale także pewnie na dominujący w życiu politycznym w Polsce Kościół katolicki jest tak duża, że nawet w czasie tak niebezpiecznym, pandemii, trudnym, wychodzimy solidarnie na ulicę, żeby zamanifestować tą złość. I to może być punkt zwrotny ku społeczeństwu, które będzie domagało się tych standardów, na przykład praw człowieka, które obowiązują w większości krajów europejskich. Przecież ludzie oglądają telewizję, podróżują, mają znajomych, rodziny poza granicami naszego kraju i wiedzą, że tam ludziom po prostu żyje się lepiej, że kobiety nie są zmuszane do rodzenia jakiegoś kadłubka, który zaraz umrze, płodu, który nie ma żadnych szans na przetrwanie, że dorośli mężczyźni czy dorosłe kobiety mogą zawierać związki partnerskie czy małżeństwa poza granicami naszego kraju, że można mieć świeckie państwo, że można mieć kraj, w którym jest normalna telewizja publiczna czy Trybunał Konstytucyjny. I ludzie będą protestować i całe szczęście, bo na ten moment czekaliśmy chyba długo. W pewnym momencie zaczęliśmy tracić nadzieję na te zmiany. Dzisiaj jest szansa, dlatego trzeba być solidarnym z kobietami. Bo to kobiety robią tą rewolucję. A czy pan może mi wytłumaczyć, skąd jest właśnie ta wściekłość akurat na Kościół katolicki i ta seria akcji w kościołach w całym kraju, skoro to nie Kościół podejmował decyzję w tej sprawie, tylko Trybunał Konstytucyjny, politycy, więc rozumiem wściekłość na Jarosława Kaczyńskiego, to jest dla mnie zrozumiałe, co wspólnego ma Trybunał Konstytucyjny z prezesem PiS-u, a co wspólnego Trybunał Konstytucyjny ma z Kościołem i z Episkopatem? Pan redaktor dobrze wie i wszyscy wiemy, że w Polsce Kościół odgrywa ogromną rolę i to Kaczyński razem z biskupami zdecydowali o tym wyroku na kobiety. Nie bądźmy naiwni. Wiemy, że chodzi o to, żeby te nakazy czy zakazy doktrynalne Kościoła katolickiego wprowadzać w nasze życie codzienne i Kaczyński krok po kroku buduje nam takie państwo, które będzie państwem fundamentalistycznym, religijnym. Już dzisiaj Polska jest w dużej części skansenem Europy, jeśli chodzi o prawa człowieka. W wielu kwestiach odstajemy od tych standardów i trzeba by było być naiwnym, żeby wierzyć, że nie jest to złożenie w tym przypadku Polek w hołdzie Jędraszewskiemu, Dziwiszowi czy innym biskupom. Taki hołd jest składany zresztą od wielu lat, nie tylko przez Kaczyńskiego. Politycy w Polsce mają taką
dziwną tendencję ulegania presji Kościoła katolickiego, takiego szukania tak zwanych kompromisów z Kościołem katolickim. Kościół katolicki nie pójdzie na żadne kompromisy, bo ma swoje doktryny, jest w Polsce szczególnie doktrynerski właśnie, nie słucha nawet papieża Franciszka, który słusznie odczytuje znaki czasów, więc jest to błędna droga, bo ludzie się emancypują i ta emancypacja jest nie do zatrzymania. Jak ktoś raz poczuł wolność, wyszedł z tej klatki uciemiężenia, to już jej do niej nigdy nie wróci. Kobiety to wiedzą i kobiety już do tej klatki uciemiężenia nigdy więcej nie wrócą. A co się pana zdaniem teraz powinno zdarzyć dalej w tej sprawie? No bo z jednej strony mamy te no jednak niesamowite protesty, które no ta wściekłość jest widoczna i to widzimy w hasłach i w tym, co się dzieje. Widzimy z drugiej strony polityków, którzy mam wrażenie koalicji rządzącej, którzy próbują się teraz wycofywać i zaczynają mówić o tym, że trzeba rozmawiać, że trzeba nowelizację ustawy przygotować, z jednej strony o pomocy matkom, a z drugiej strony o tym, że ustawy, która dookreśli w jakich okolicznościach zabieg usunięcia ciąży można przeprowadzić. Co pana zdaniem teraz politycy opozycji powinni zrobić? Konkretnie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, co się powinno wydarzyć w Sejmie, co się powinno wydarzyć na ulicach? Po pierwsze, to stanąć po stronie kobiet, które odważnie wychodzą na ulicę, być z nimi na tych ulicach, ja jestem, bronić ich praw, bronić, kiedy są zatrzymywane, a tak się zdarza, kiedy wobec nich jest używana przemoc fizyczna, więc stać razem z nimi. Po drugie, odpowiedzialnością polityków opozycji dzisiaj jest słuchać się w ich głos, a dzisiaj zdecydowana większość Polek i Polaków jest za ustawodawstwem, które będzie liberalizowało obecne przepisy. I wydaje się, że ten głos jest także słyszany dzisiaj z większości tych protestujących. Kobiety chcą żyć w normalnym kraju, w którym to one, a nie ksiądz, czy biskup, czy polityk decydują o ich brzuchu, o ich życiu, o ich losie. I gdybym ja miał klucz do rozwiązania tej sytuacji, to po prostu rozpocząłbym obywatelską inicjatywę zbiórki podpisów pod liberalizacją ustawy o przerywaniu ciąży, tak żeby Polki w końcu miały takie same prawa jak Francuzki, Belki czy Szwedki. Ale czy to znaczy, że pana zdaniem opozycja nie powinna brać udziału teraz w tych pracach nad proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacją ustawy, no tak zwanej ustawy aborcyjnej, że to nie pomoże kobietom, jeżeli ustalimy na przykład w jakich konkretnych sytuacjach doprecyzujemy można ciążę usunąć? No nie bądźmy naiwni, przecież Kaczyński nie zrobi niczego, co będzie wyrównywało, polepszało standardy praw człowieka w naszym kraju. Między innymi ze względu na to, że chodzi o kobietę, żyjemy w patriarchalnym państwie. Gdyby oczywiście aborcję mieli faceci, to byłaby dostępna w każdym sklepie, na życzenie oczywiście. Ponieważ dotyczy to losu kobiet, to Kaczyński nie będzie miał tutaj skrupułów i PiS. Zrobi to, co mu będzie kazał Kościół zrobić, oczywiście mizoginiczny i seksistowski. I dlatego nie ma co się oglądać na Kaczyńskiego. Uważam, że dzisiaj potrzebne jest przełożenie tego wkurzenia na coś, o czym mówił Jacek Kuroń wiele lat temu. Zamiast palić komitety, jesteśmy na etapie palenia komitetów, to jest taki słuszny gniew, to zacznijmy teraz etap zakładania komitetów. Zacznijmy ogólnopolską akcję zbiórki podpisów za ustawą, która będzie wprowadzała europejskie, światowe standardy, jeśli chodzi o przerywanie ciąży. Sprawmy, że to piekło kobiet, o którym Tadeusz Boy-Żeleński pisał 100 lat temu, zamieni się w normalność kobiet. Dlatego oczekują kobiety. One nie oczekują specjalnych praw. One chcą same decydować w 2020 roku o swoim życiu i zdrowiu. To nie jest nic szczególnego. To jest coś, co wydawałoby się normalne, a dzisiaj są politycy, którzy w tej sprawie chcieliby rozpisywać referendum. Przepraszam, ale referendum to można rozpisać w sprawie, nie wiem, zakazu picia alkoholu po 22, czy nie wiem, poszerzania ścieżek rowerowych, a nie w
sprawie praw człowieka, w sprawie, która jest fundamentalna, jeśli chodzi o standardy cywilizacyjne. W naszej kulturze politycznej referendów raczej w sprawach praw człowieka się nie rozpisuje, no chyba, że jest się tchórzliwym politykiem, który boi się stanąć po jednej czy po drugiej stronie i ucieka od odpowiedzi. To będą sugerowali referenda. A to rozumiem, że pan jest przeciwny idei referendum, nawet jeżeli, tak jak wszystkie sondaże na to wskazują, zdecydowana większość Polaków nie jest, przynajmniej nie jest za ograniczaniem prawa do usuwania ciąży w postaci, w jakiej jeszcze w tej chwili ustawa istnieje, a duża część Polaków jest w ogóle za dalszą liberalizacją tego prawa. To nie chciałby pan, żeby takie referendum się odbyło i żebyśmy mogli oficjalnie i publicznie powiedzieć, na przykład 70% Polaków chce liberalizacji ustawy aborcyjnej. Może to by pomogło? Wiemy, że tak jest. Wiemy, że tak jest. Najnowsze badania to pokazują, że zdecydowana większość jest za. Ale dobrze pan wie i państwo wiecie, jakie piekło rozpęta PiS i rozpęta Kościół w tej sprawie i że te sondaże mogą się zmienić. A jak będą sondaże, że 70% Polek i Polaków chce kary śmierci, to wprowadzimy karę śmierci? No przepraszam, no, ale to dotyczy standardów praw człowieka i w naszej kulturze politycznej, prawnej raczej referendów się w takich sprawach nie przeprowadza. To raczej kultura anglosaska robi takie referenda, więc byłbym sceptyczny do referendum. Słyszę te głosy. Politycy zresztą, to od razu państwu podpowiem jako polityk już z jakimś tam stażem, politycy jak nie mają odpowiedzi albo boją się udzielić tej odpowiedzi, to będą kluczyli w tych sprawach. Ja już widzę kilku takich polityków, którzy bojąc się swojego zaplecza politycznego czy wyborców będą kluczyli, mówią, a to zróbmy referendum, zapytajmy ludzi. To jest oczywiście dobre, żeby nie opowiedzieć się po którejś ze stron, ale w tej sprawie odpowiedź jest jasna. Trzeba stanąć po stronie kobiet, trzeba bronić ich praw i trzeba sprawić, żeby w Polsce obowiązywały takie same standardy, jak w Szwecji, we Francji, czy w Niemczech w tych sprawach. Ja muszę powiedzieć, że pamiętam czasy, kiedy Kościół katolicki i polska prawica zaciekle broniły kompromisu aborcyjnego, ponieważ wtedy lewica miała szansę na przykład przesunąć tą ustawę i ją zliberalizować. I wtedy ten kompromis był super i trzeba było go zaciekle bronić, również z ambon kościelnych. Teraz to się zmieniło. Czy pan uważa, że lewica w Polsce, liberałowie, jakkolwiek nazwać ugrupowania i siły polityczne, które chciałyby liberalizować tę ustawę, że te ugrupowania popełniły błąd przez te lata i że trzeba było pójść z tym do przodu w momencie, kiedy lewica miała władzę na przykład? Lewica kilkakrotnie składała projekt ustawy liberalizującej przerywanie ciąży. Przypomnę, SLD to robiło. Moi starsi bracia i siostry w wierze. Nigdy nie uzyskała poparcia ze strony liberałów i centroprawicy. Zawsze próbowano blokować. Także Trybunał Konstytucyjny, przypomnę, w tej sprawie blokował też te zmiany. Więc oburzamy się na ten skład tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Ale przypomnę, że w przeszłości także blokowano te zmiany dobre dla kobiet. Więc to piekło kobiet było podtrzymywane przez kolejne rządy. I dzisiaj nie ma co się oglądać oczywiście na przeszłość, ale trzeba wyciągać z tego wnioski. Tak zwany kompromis aborcyjny jest fikcją. To jest polska dulszczyzna, to jest zamiatanie problemu pod dywan, bo każdego roku kilkaset tysięcy kobiet zmuszanych jest w niebezpiecznych warunkach, sposób, w którym odzierane są kobiety z godności do tych zabiegów, bo nie mają dzisiaj normalnej procedury usuwania ciąży. Nie mogą zrobić tego w ludzki sposób, więc działa podziemie aborcyjne, na które stać oczywiście bogate kobiety, a te biedne, no cóż, czytamy później o nich w tabloidach, jak umieszczają te płody w beczkach, czy zostawiają gdzieś w polu zboża i jesteśmy oburzeni, że matka takie rzeczy zrobiła. To może nadszedł najwyższy czas, żeby kobiety w końcu miały normalne standardy opieki okołoporodowej. Jak czytam dzisiaj dane NIK-u, na wsi 90 kilka procent kobiet nie ma dostępu do podstawowej opieki okołoporodowej. To o czym mówimy? O jakich standardach my mówimy życia kobiet w środku, w centrum Europy w 2020 roku? To jest bestialstwo. To nie jest normalne traktowanie człowieka.
Czy nie mogę pana nie zapytać o to, czy jak pan na protesty chodzi teraz w ostatnich dniach, to krzyczy pan to w tej chwili główne hasło tych protestów, to wulgarne słowo zaczynające się na wyb. Krzyczy pan z tymi uczestnikami tych protestów, czy pan uważa, że to jest jednak przesada? Nie uważam, że to jest przesada. Ja czuję taki sam gniew, jak czują osoby, które protestują i też głośno chcę krzyczeć PiS wyp***. Przegięliście, poszliście o krok za daleko i to jest słowo, które dzisiaj oddaje rzeczywistość, które nie ma innego słowa. Może są jeszcze silniejsze, których ja nie znam, ale ja czuję w sercu, że to słowo oddaje mój stan uczuć, że pewne granice zostały już przekroczone i że jedyna zmiana, jaka może nastąpić, to pozbycie się w sposób radykalny PiS-u, jeśli chodzi o władzę, bo PiS niczego dobrego dla Polaków i Polek nie zrobi. To jest wprowadzanie tylnymi drzwiami państwa, które będzie całkowicie podporządkowane władzy, w którym ludzie będą mieli ograniczone prawa. Ja z perspektywy brukselskiej dzisiaj widzę, jaki regres mamy, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o naszą kulturę prawną czy kulturę polityczną. I ta złość musi zostać skumulowana. Mam nadzieję, że ona przeistoczy się także w coś, co przyniesie prawdziwą zmianę, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, bo przez wiele lat słuchaliśmy bzdur na temat w tym kontekście tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Nie ma czegoś takiego i dzisiaj to widzimy w całym świetle. Kaczyński poszedł krok dalej i złożył kobiety w hołdzie biskupom i politykom. Panie pośle, dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę. No jestem bardzo ciekawy, naprawdę jestem bardzo ciekawy teraz, jak opozycja się zachowa i co zrobi, bo też myślę, że to jest ważny moment dla opozycji, żeby pokazać przede wszystkim, że ma jakiś plan i że ma jakiś pomysł na to, co dalej. Zwłaszcza z tą energią, która eksplodowała na ulicach u nas. Tak, i całe szczęście, że eksplodowała. Rolą opozycji jest słuchać. Rolą opozycji jest słuchać się w kobiety, w to, co one krzyczą, to, co mówią i przekuć te emocje w konkretny plan polityczny. Ja uważam, że to powinien być projekt ustawy obywatelskiej zbierany przez komitety zgodnie z duchem Jacka Kuronia, zgodnie z komitetami Barbary Labudy i Bujaka, ustawy o przerywaniu ciąży. Okej. To w takim razie czekamy na taki obywatelski projekt. Europoseł Robert Biedroń był z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia i zdrowia życzę przede wszystkim. Dzięki wielkie.